trzy ostatnie piosenki powracam do ojca Jana, który ze świętym Jackiem żył za pan brat, miał relikwie świętego Jacka na Jamnej, w górach. Jeszcze niektórzy pewnie pamiętają, bo tę Jamną sprzedawał przez Radio Maryja, Ideę Jamnej, potem Lednicę. Ale jeden i drugi ośrodek trwa. A zatem Jamna w górach, gdzie na pewno, mówił, święty Jacek przechodził z tamtej strony Beskidów na tę stronę, jak wracał z Rzymu, tędy. Wcale nie tam gdzieś przez Śląsk, czy gdzieś prosto do Krakowa, nie, tędy przechodził. I na dowód tego mam tu odcisk, który pozostawił siadając na sianku. Tu obok, rzeczywiście pokazywał na serio ten odcisk, kiedy pokazywał jednemu lub drugiemu biskupowi, bo zdarzyło mu się coś takiego, zdarzyło się Janowi, to prawdę mówiąc, biskup był zażenowany, ci, którzy dookoła stali też, a Jan się potrafił zapędzić. Absolutnie potrafił się zapędzić. Raz zapędził się, chyba mogę to powiedzieć, ale trzeba internet wyłączyć. Chyba. No ale niech, dajmy na to, że jest wyłączony, nikt nikomu nic nie powie. Mianowicie pewien zacny kardynał z Europy przybył na Jannę pewnego dnia. A Jan miał obraz cudowny, ukoronowany przez samego papieża. Na Jamnie. I on jest. Matki Boskiej i Jamneńskiej. Bo Jan wszystko potrafił zorganizować. Jak przyjechał kardynał z zachodu, to także oczywiście musiał przyjechać biskup miejsca. No bo to wypada, żeby podjąć gościa. I jeśli nie przyjeżdża jeszcze do stolicy diecezji, tylko na Jamno, do Dominikanów, gdzieś w szczere pustynie, w te góry. No i Jan, jak Państwo być może tego nie wiecie, Jan był nieogarnialnym gadułą, zwłaszcza podczas kazania. Nie tylko, ale podczas kazania. No i tym razem no, kazanie miał głosić kardynał z zachodu. A jeszcze był biskup, który też przemówił i też miał przemawiać. Więc Janowi, gospodarzowi, wypadało co najwyżej powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, powitać i tak dalej. Mała wspólnota mnichów wtedy, dominikanów, kilku tam było na Jamnej, chałupy i już kościół zbudowany był. Ten kościół jest do dzisiaj, no i ten cudowny obraz. Obraz, który po prostu, mówiąc szczerze, został zawieziony do Jana, przez Jana do Rzymu z koronami razem do papieża. A z papieżem Jan tak był, no nie może nie za pan brat zupełnie, ale tak na zasadzie świętego osiołka, tak jak mówił, prawda, Jan, no to tam dostawał się na jajo, na miękko, na śniadanie do papieża i uzyskiwał rozmaite łaski i dobroci. No i teraz jest tam msza, kończy się wszystko i już są prawie ogłoszenia, które oczywiście nie ma. Tłum dziki, bo ludzie zawsze lud Podhala, nie, to nie było Podhala, Beskidów tamtejszych zszedł gromadnie, ale oczywiście także i księża, no w ogóle szpilki by nikt nie wcisnął. I już ma być błogosławieństwo, ale Jan mówi, chwileczkę, ja to przepraszam, ja tylko na chwilkę się tak dorwę do głosu, no, bo mamy tu cudowny obraz i muszę tu powiedzieć, jak to było. Jak, bo jest koronowany i tak chciałbym wyjaśnić, dlaczego jest koronowany przez papieża. Otóż kiedyś wracaliśmy, jeszcze ksiądz biskup nie był biskupem, a był księdzem w kurii mieście X i dowiedzieliśmy się, że dostał mianowanie na biskupa, więc jedziemy. Przyjeżdżaliśmy z braćmi, znaliśmy się, przecież znamy się od dawna, księże biskupie, i wchodzimy do tej kurii w nocy i mówimy, chcemy pogratulować, a ksiądz biskup mówi, no nie mogę z wami porozmawiać, ale bardzo się cieszę, macie tu butelkę wina mszalnego, bracia, wypijcie za moje zdrowie. No tośmy wypili, a potem zawiozłem papieżowi ten obraz tutaj, no bo on cudami słynie, obraz i korony, i na audiencji w Castel Gandolfo już papież ma się żegnać i mówi, a my tu mamy obraz i może Ojciec Święty ukoronuje ten obraz, cudami słynie. A na to Ojciec Święty mówi, proszę sobie wyobrazić, stoi ten ksiądz biskup obok Jana, kardynał obok. Wszystko jest tłumaczone na język obcy, mówi po polsku i jeszcze jest tłumaczone natychmiast, symultanicznie. A na to Ojciec Święty mnie się pyta, ale no mogę ukoronować, ale co na to biskup miejsca? A ja mówię, widziałem go ostatnio, mówił, że bardzo się cieszy. Biskup miejsca był cały czerwony. Nic dziwnego, że Jan miał wielkie łaski w episkopacie, ale falami płynące, w górę i w dół, bo nigdy nie można było wiedzieć, czy czegoś ojciec Jan, jako ten osiołek Boży, nie lubił. No ale to już jest. W związku z tym cykl takich małych rąd jamneńskich